Witam dzisiaj 147, czwarta. Czyli przegub, niedzielna brygada. Dobrze dzisiaj za pieniążki, można powiedzieć. Manem, gazowcem, przegubowcem. 22,19. Taka sytuacja dzisiaj. Dowiedziałem się, że miesiąc temu, bodajże na linii 119, tak wnioskuję z tego, nie pamiętam, na czym jeździłem 19 kwietnia, chyba 119, bo jakieś nagranie nawet było, że na przystanku Halera w okolicach się, tego przystanku, w autobusie się wywróciła jakaś pasażerka. Się dowiedziałem dzisiaj o tym, chciałem napisać raport krótki, no ale co mogłem napisać, no nie wiem, nie pamiętam, no bo gdybym pamiętał, to bym to zgłosił, gdybym to widział, gdyby to ktoś mi powiedział, tak, zgłosił jakiś pasażer, to automatycznie bym to zgłosił do centrali, zapytał się pasażera, pasażerki, czy coś się stało, czy potrzeba pomocy, i zgłosił do centrali za istniałą sytuację. No ale że nic nie zauważyłem takiego, no to nie wiem, jak się sprawa zakończy. W każdym razie, no jakaś pasażerka, czy tam pasażer się przywrócił w autobusie. Ja mówię, ja tego nie zauważyłem, nie widziałem, nikt mnie o tym nie informował. No, ktoś chce wsiąść do autobusu, no ale do tego autobusu się nie wsiądzie niestety na dworcu tutaj, tylko na przystanku Dworcowa, także chyba nie bardzo coś. Jakiś turysta, zagubiony. Także ja, no mówię, nic nie wiem o tym. Nic nie wiedziałem. Wczoraj się dowiedziałem, więc ktoś do mnie dzwonił, żebym dzisiaj napisał raport jeszcze przed pracą. Dzisiaj zmiana B. 14.50 zaczęliśmy na Tesco karbiny. I kończymy za 10.11 wieczorem na bazie. 147, w sumie dzisiaj trzema wariantami, że można powiedzieć. Bo jeździłem, już zostało mi półtora kółka w sumie. Jeździłem przez wariant przez Staniszewskiego i wariant przez Gierdziejewskiego, że tak powiem. Także trzeba się pilnować tych wariantów. A będziemy wracali ostatnim kursem z dworca przez Wiczlin, no nie Motowo jeszcze. Odjazd 21.52 przez Wiczlin, no nie Motowo. Tak jak 140 będziemy jechali, a potem z Niemotowa już normalnie na karwiny Tesco. Także jest taki wariant wieczorem na 147. Także taka sytuacja, tak? Niedziela mija, deszczowo, pochmurnie, ale bezwiecznie, w miarę ciepło. Tak akurat, 18-20 stopni. Jak to mówią, nie za ciepło, nie za zimno. No, także jeszcze dzisiaj na dworcu podeszło do mnie starsze małżeństwo. Pytało się, gdzie jeździ Elvis. Bo widzieli w telewizji Elvisa Presleya za kierownicą autobusu. No, mówię, trolejbusu, i nie tutaj, tylko trzeba iść na Morską ulicę. Czyli w drugą stronę za dworzec. W drugą stronę dworca PKP. I tam jeździ kierowca przybrany za Elvisa. Jelczym bodajże on jeździ. Na zabytkowej linii 326, która to ruszyła właśnie z końcem kwietnia, w sezonie letnim, w niedzielę jeździ. I się pytają, Elvis. Mówię, no tak, przybrany za Elvisa kierowca. On normalny jest? Się pytają. Mówię, no jak najbardziej normalny. Ale nie wiem, czy poszli go tam szukać, czy nie. Czy normalny? No jakby był nienormalny, no to raczej by nie był kierowcą, bo
Wariata, raczej nikt mnie nie dopuścił za kółko, żeby ludzi wozić. Patrzysz, są różne sytuacje, prawda? Z czasem. No może na tylu pasażerów można zwariować czasami. Także takich dziwnych, różnych właśnie, którzy nic nie zgłoszą, a nagle się okazuje, że ktoś się umiał w autobusie przewrócił, a się dojaduje po miesiącu. No ale podobno tak się często zdarza, starzy kierowcy mówią, że tak się zdarza. My mamy 19:53 odjazd, czyli za niespełna 4 minuty. Muszę troszkę szybciej go to auto odpalać, bo dosyć szybko spada mu powietrze, tak do około 6 barów. No ale też się w miarę szybciej pompuje, no bo tam 2 minuty jest napompowany, gotowy do jazdy, ale mu schodzi powietrze, coś tak na postoju, 2-3 minuty nawet i gdzieś ma pewnie jakąś nieszczelność ma jakąś. Także będę kończył, bo nic ciekawego się dzisiaj nie dzieje. Jeszcze mogę powiedzieć tak, że na 147 nie obowiązuje, w kierunku centrum nie obowiązuje przystanek Filipkowskiego. A ten, odpalimy sobie się, o, gdzie 6, niespełna 6 barów. Ale my go tutaj odpalimy. Niech on się pompuje. Także, no bo przez to, że budowane jest rondo właśnie Filipkowskiego. I nie obowiązuje przystanek tam. Kobita troszkę zaś blisko lusterka mi przejechała tym trajtkiem. Blisko lusterka. Także ruszamy w drogę. Będziemy kończyć nagranie. Jeszcze chyba w środę, w tym miesiącu w środę jeżdżę i tam gdzieś pod koniec miesiąca jeszcze jakiś dzień jeden. No ale zobaczymy jutro, na czym będziemy w środę jeździć. Na jakiej linii? Odezwę się na pewno, także. Także będziemy ruszać powoli. Komu w drogę, temu buty. Na razie.